Welcome się z Państwem bardzo serdecznie, witam już Was w 9 odcinku Shadowrunnera 2. Na początku zaczniemy sobie może od ulepszania postaci. Poszedłem sobie do sprzedawcy, sprawdźmy co on sprzedaje. Sprzedaje różne ulepszenia. I tak, interesuje mnie głównie to. I kupmy sobie to jedno. Weźmy sobie też jakieś lodowe. Nie, to jest od ognia i myślę, że może od trucizny nie, ale tak. Zaraz wrócimy jeszcze do sprzedawcy od broni. Tak, na początku... O, tu jeszcze jakąś broń. Może ktoś sprzedaje, czy źle patrzyłem? Niby ktoś jeszcze broń sprzedaje. Niby gdzieś tutaj, ale ona jednak jest niewidoczna, więc dobra. Pójdźmy sobie po prostu do tego drugiego sprzedawcy. On jest niedaleko, więc... Za daleko nie będziemy musieli iść. To jest właśnie ten sprzedawca, to jest Lovang. I on też tutaj ma ulepszenia. Obrażenia zamienione na obrażenia od żywiołów. To jest najprawdopodobniej do jakiejś tarczy, ale nie będzie nas stać już na broń. Tak, więc nie stać w sumie na broń, ale spróbujemy coś... Dobra, nie, po prostu kupmy może tutaj te umiejętności. Zwiększa limit niesionej amunicji. Właśnie to mnie głównie interesuje. Zwiększa efektywność leczenia apteczek. Kupmy to i kupmy to. Myślę, że nam się to przyda. Jest to dosyć przyszłościowe. Weźmy sobie umiejętności. I o, jest właśnie tutaj. Weźmy, dajmy jeden punkt umiejętności. A tutaj mamy torbę na pociski. Czy on tutaj też miał amunicję? Tego co widziałem, chyba miał. Więc kupmy całą amunicję. I możemy lecieć. Dobra, idziemy tym razem. Idziemy w to samo miejsce po prostu. Czyli tak, wybieramy się tutaj. Idziemy do monitora z misjami. I teraz mamy ostatnią misję już z tego miejsca, czyli wróg bez twarzy. Wejdźmy sobie na tą misję. To raczej delikatna kwestia, ale coraz trudniej ją ignorować i zdecydowaliśmy, że to najwyższy czas zareagować. Demony, które nazywamy widmami, to w istocie pokonane dzieciaki z naszego dojo, które dusze pokonały informacji przez szamanów Krainy Cieni. Proszę, kimkolwiek jesteś, uwolnij dusze naszych braci i zniszcz demony, które odpowiadają za ich obecny los. Znowu jest to misja od Ideo. Nagroda to jest 25 tysięcy, jeden punkt umiejętności, więc standardowa. Zróbmy to, wciśnijmy i weźmy misję i wkliknijmy rozpocznij. I przenosi nas do lokacji z misją. Gra tutaj znowu nadaje jakąś fajną podpowiedź, wciśnij i by otworzyć swój panel zarządzania. No niestety już to znam, więc za dużo mi nie pomogliście, ale... oczywiście wiadomo, że jest to na drodze segregacji losowej, więc nie wiemy, kiedy po prostu dostaniemy jaką podpowiedź. Gdyby ona była na początku, mogłaby mi trochę pomóc. Wiadomo, że jest to na samouczku, ale czasami samouczek się przeminie, coś tam się nie dopatrzy, więc jak zawsze takie podpowiedzi są spoko. Na broń nas niestety nie było stać. Źle zarządziłem pieniędzmi. Mam nadzieję, że po tej misji będzie nas stać i będziemy w stanie jeszcze sobie kupić tą broń. Jak na razie taki ekwipunek jaki miałem, taki został. Dobra, jesteśmy już w misji wróg bez twarzy. Musimy tak, zabić elitarnych szamanów, łącznie 4, i zabić widma, których jest aż do zabicia 30. Mamy pełną amunicję, więc myślę, że nie będziemy mieli problemu z jakąkolwiek amunicją. Dobra, tu jeszcze na nas atakują pająki, o których nie wiedziałem, że będą. Mam nadzieję, że nie będzie też ich ewolucji. Ja sobie ściszę tylko sławki chwilkę. Dobra, mam nadzieję, że mnie zabiją. O, dobra, mam już ściszone sławki i myślę, że możemy już się wybierać po widma. Dobra, czy to jest jakieś pierwsze większe widmo? Czy to jest właśnie ten przeciwnik, którego mamy pokonać? Ej, dobra, on ma to mega duże obrażenia, z czego się nie spodziewałem. Jeszcze tu szczur wyszedł. Dobra, czyli one się jakby przemieniają w to, czy na jakiej drodze to działa? I ja naprawdę zaraz padnę.
Jakoś nam się to udało zrobić. Dostaliśmy pustkę pancernika, strzały. Gdzie ja w ogóle mam łuk? Mam łuk? Mam tutaj łuk. Dobra, weźmy sobie, myślę, tą broń. Uleczmy się tyle, ile możemy. I no nie będzie to jedna z najłatwiejszych misji. Dobra, nie uleczyliśmy się niestety do maksa. To jeszcze jakieś rzeczy, ale no nie możemy ich oczywiście zebrać. Tam jest kolejny punkt. Nasz przeciwnik. Tam jest boss, dobra. O dobra, tu jest widmo. Więc na początku zabijmy sobie tą postać. Ona naprawdę zadaje okropne obrażenia, bo dostajemy obrażenia od trucizny. Faktycznie mogłem zakupić ochronę przed obrażeniami od trucizny. Ale nie miałem świadomości, że będę miał po prostu taką misję. Mam nadzieję, że on nie będzie jakoś mocno tutaj na nas szarżował. I nie padniemy. No niestety trochę się na nas wbija, więc może być lekki problem. Czy on tu jeszcze żyje? Nie, on już chyba nie żyje, z tego co mi się udało wywnioskować. Dostaliśmy kościane ostrza, mamy energię chi. Szybko sobie jej użyjmy, tyle ile możemy. I no naprawdę ta misja jest ciężka. Próbujemy teraz może pompą, tylko nie wiem na co on był odporny. Odporny na ogień, dobra. Uderzmy go z pompy po prostu. Może podchodzenie blisko będzie jedynym trafnym... trafną tutaj decyzją. Dobra, odskoczmy. I zabijmy sobie na początku tych mniejszych, ale skupiając się troszeczkę na widmie. Dobra, ucieknijmy. Podleczmy się. I spróbujmy go zabić. No nie no, naprawdę tak mało brakowało, żebyśmy go zabili. Dobra, jeszcze tu są, więc muszę ich dabić, dokończyć. Dobra, chyba mi się to udało. Tylko nie chcę paść właśnie od tego potwora. Dobra, jakoś się podleczyłem szybciutko. Dobra, ta misja jest naprawdę cięższa niż myślałem. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś energię chi, żebyśmy się mogli podleczyć. Mamy apteczkę. Dobra, mamy też energię chi. Jest to dla nas kluczowe. Zabiliśmy dopiero 4 z 30. Trzeba ich po prostu jakby... Wiecie co, mam plan. Jakbym ich zabijał z dalekości, z daleka na początku łukiem, a później... Później do nich podchodził z pompą. Nie wiem, czy on tam idzie. Ale z daleka naprawdę jest to dobre. Dobra, trzeba po prostu ich z daleka obijać. Co to jest? Elitarny szaman. Dobra, czyli to jest ten bosik. Najprawdopodobniej. Dobra, spróbujmy sobie zabić to widmo. Na początku. Tylko no niestety już podeszli bliżej. Spróbujmy sobie wejść na jakiś wyższy punkt, którego będziemy mogli ich obijać. Dobra, spróbujmy tutaj. Widzę, że nie podskoczy od razu. Dobra, dostał. Gdzie jest ten elitarny szaman? On jest tam, na razie go nie chcę dotykać. Dobra, zabijmy go w ten sposób. Wiecie, tak, taktycznie po prostu. Dobra, nie można do niego podchodzić z bliska. Osiągnęliśmy punkt umiejętności, mamy tutaj energię chi, która na pewno nam pomoże. Apteczki nie bierzemy. I uciekamy oczywiście do tyłu, żeby tylko nie dostać od niego obrażeń. Dobra, niestety dostaliśmy. Możemy się jeszcze troszeczkę obić, ale no nie jest to dla nas jakimś priorytetem. I mogę w niego też trafić, bo robi bardzo dobre uniki. Dobra, chyba czas zająć się szamanem. Mamy tutaj dużo energii chi, którą skumulowaliśmy. Mamy niestety tylko już trzy strzały. Dobra, nie chcę od niego z żadnych obrażeń. Co to było? Dobra, już wiem co to jest. Dobra, nie ma on już aż tyle obrażeń co myślałem. Robi uniki typowo jak te widma, czyli rzuca po prostu kulki, które trzeba unikać. I w miarę jestem to w stanie już teraz ogarnąć i przewidzieć, w jaką stronę on będzie strzelał.
Po prostu muszę widzieć te ataki. Weźmy sobie inną broń, na pewno nie piłę. Mógłbym zrobić to tym. Dobra, ile on ma HP? Już ma tyle. On niestety się rusza. Mnie troszeczkę niepokoi, to mu za dużo HP nie bierze. Weźmy sobie tą broń, ale nie mamy już do niej amunicji. Dobra, został nam tylko i wyłącznie rewolwer. Nie wiem, czemu dostał tyle aż damage'u, ale może jakiś jest punkt. A nie, on po prostu jest niewrażliwy. Dobra, muszę się cofać. Muszę się cofać, bo naprawdę skończy się to dla nas kiepsko. Tak, to nie wygląda za dobrze. Nie wiem, czy podołamy w ogóle tej bitwie, którą tutaj mamy. Jest ona mega i to mega ciężka. Z racji tego, że po prostu jest milion i to mega dużych obrażeń od tych przeciwników. Szczególnie, że sam szaman jakby nie jest problemem, tylko to, że jest niewrażliwy w pewnym momencie. Dobra, ucieknijmy, zbierzmy energię, czy jeśli jakakolwiek tu jest, tego co mi się wydaje, jej chyba nie ma. Więc, dobra, odsuńmy się. Odsuńmy się i nie dostańmy obrażeń, czego ja nie robię. Jeszcze parę ataków. Nie wiem, jak to rozegrać. Mamy tu energię chi, mamy energię chi. Szybko ją zbierzmy, szybko zbierzmy. Się uleczmy. Można od nich uciec. Tylko czy oni się leczą? Nie, oni jeszcze tu przyszli jakiś. Jacyś dodatkowi tutaj przyszli. Mamy też tu energię chi, mamy apteczkę. Weźmy szybko to, co jest. On chyba z tego, co widzę, się nie leczył zbytnio. Więc nie będzie aż tak trudno, jak być powinno. Ten odcinek na pewno się nie zamknie w jakichś 10 minutach, bo jest trudny. On jest problematyczny. Sami widzicie, nie jest łatwo. Gdybym pewnie grał na poziomie łatwym, ta misja byłaby łatwiejsza. Niestety gram na trybie normalnym. Zabrałem normalne tylko dlatego, żeby po prostu była ciekawsza rozgrywka. Dobra, on jest tutaj. Tylko jeszcze próbuję obić. Dobra. Szybko sobie przeładujmy. Wrażliwy na elektryczność, czyli na pompę. Dobra, spróbujmy podejść. I uciec. Dobra, to nie było dobre rozwiązanie. Na pewno. Poleczmy się. Mam jeszcze jakąś elektryczną broń. Mam. Ale to też jest broń kontaktowa. Więc, no, muszę to zrobić rewolwerem. Zbierzmy też sześciutko, co możemy zabrać. Może coś nam da punkt umiejętności, znaczy punkty zdrowia, chciałem powiedzieć. On się leczy. Nie wiem, dlaczego on się leczy. Nie pomaga mi to absolutnie. Przeleciałem niestety to, a nie chciałem. Ale znalazłem na dole energię chi, która w jakimś stopniu mi pomoże go pokonać. Dostajemy na szczęście cały czas energię chi, którą możemy sobie użyć. I pomaga nam ona w pewnym stopniu pokonać właśnie takowego szamana. Jest tu apteczka też. Dobra, myślę, że jeszcze parę strzałów i on powinien upaść właśnie w tym momencie. Dobra, udało nam się zrobić pierwszego szamana. Elitarnego szamana, przepraszam. Stoję nadal w truciźnie. Weźmy sobie wszystkiego tutaj rzeczy. Apteczki i takie tam. I weźmy sobie, ulepszmy na pewno. Jeszcze sobie mogę zmienić, załóżmy. Czyli tak, kościan ostrza. Zapowiada się dobrze. Mam jakąś... efekt podpalenia. Chcę prąd. Elektryczność, znaczy. Czy mam tu jakiś efekt wyziewnięcia? Dobra. Tu jest. Weźmy sobie to. Dobra, weźmy sobie też to. Ale to też jest blisko. Weźmy to. Włóżmy sobie to tutaj. I teraz tak, do naszego rewolweru
Użyjmy sobie efekt też elektryczności, jeśli takowy znajdę. Znalazłem tutaj jakiś, nie jest on zbyt dobry. Obniża nam damage i obniża nam praktycznie wszystko. Więc nie wiem, czy będzie aż taki dobry. Dobra, weźmy sobie też to. Trzymamy też, załóżmy, do strzelby. Nie, to jest jedyna tylko dobra opcja, jaką możemy zrobić w tym momencie. To są nasze kości, one wyglądają fajnie, więc na pewno na tych małych, w sensie małych, na te widma będzie to dobre. To jest ten szaman, nie chciałbym go od razu tutaj zabijać, bo najpierw na początku chciałbym zabić tylko same widma. Znaczy on chyba się nie aktywuje. Odporny na ogień. Czy jak zrobię tak, to powinien nie paść teoretycznie? No nie padnie. Dobra, weźmy sobie pompę, bo podchodzą oczywiście do mnie jakieś małe... O, ale tu jest tych stworów. Aż mi praktycznie grę przelagowało. Mam nadzieję, że tego mocno na odcinku nie widać, jest już 16 minuta, mamy dopiero 7 na 30 tych widm. Dobra, i oni tu są. Podejdę do nich i będę go bił z tego. Ile to im damage? Tak, zadaje mi to dużo. Nie mamy już takiego dużego problemu. Dobra, jestem w stanie już to jakoś w miarę lepiej rozplanować. Zadaje im to kolosalne, niewrażliwe na moc, aczkolwiek jednak zadaje mi to dużo damage'u. Jest to broń mega szybka i naprawdę pomoże, myślę, nam się uratować w różnych sytuacji. Gdzie on tutaj jest? Czy on jest na dachu? Mam nadzieję, że to nie, no najprawdopodobniej chyba jest na dachu. Nie ma innej możliwości, żeby on nie był na dachu. Dobra. Nie wygląda to za dobrze. Weźmy sobie jeszcze tutaj. I tak, gdzie on nas tutaj prowadzi? Mamy iść. Dobra, zobaczmy, gdzie jest po prostu. No nie, no ja nie chciałem napotkać was. Po prostu was jak najszybciej rozwalę, tylko jak jest to w mojej mocy. Niestety one uciekają i marnują mi sporo amunicji. Nie mam innej możliwości, niestety. Dobra, ogarniemy sobie teraz, gdzie jest ten szaman. Tak więc wracamy do tego samego punktu. Wejdźmy do środka i przejdźmy na górę. Myślę, że to jest najlepszą opcją, którą możemy zrobić w danym momencie. Czy ja to mogę jakoś skoczyć na górną platformę? Chyba z tego, co mi się wydaje, nie. Być może, nie wiem, się zbugował. Albo cóż, coś w tym stylu. Amunicję mam odnowioną. Dobra, nic nie możemy zrobić. Może potem jakoś nam się to uda zrobić. Na początku zajmiemy się tymi widmami, które są w naszym głównym priorytetem w danym momencie. Jest ich tu trochę mega dużo, ale myślę, że z tą bronią, którą mamy, nie będzie to aż taki duży problem. Dobra, chciałem to użyć. Dobra, udało nam się zabić chyba dwóch prawie. Dobra. Tu doszedł kolejny. Więc on jest wrażliwy też na elektryczność. A tak, no tak. Mam faktycznie elektryczność. Weźmy sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Dobrze, że nie zacząłem tej misji w poprzednim odcinku, bo naprawdę mi się tutaj ten odcinek trwałby praktycznie godzinę. Mamy kolejny punkt umiejętności. Myślę, że dodam sobie znowu w uleczaniu od apteczek, aczkolwiek może od energii chi, która będzie się szybciej ładowała. Dobra, musimy iść w tamtą stronę. Już nie ma żadnych widm, więc tyle możemy zrobić. Wejdźmy sobie tutaj do góry. Podleczmy się jeszcze szybko. Weźmy sobie to coś, co tutaj jest. I tak, lecimy na was. Dobra, was tutaj już rozwalamy bez żadnych problemów. Szkoda tylko, że tego szamana nie możemy tak łatwo pokonać. Ale myślę, że jest to kwestią czasu. Dobra, następny punkt mamy
130 metrów od nas. Nadal są te widma. Mam naprawdę nadzieję, że ten szaman nie był zbugowany i gdzieś go znajdziemy. Może się przesunie w tym czasie, co nas nie ma i jakoś w pewnym stopniu nam pomoże. Dobra, to było dobre. To było dobre, naprawdę to było dobre. Jeszcze raz sobie użyjmy tego ataku i podejdźmy do nich z bliska. Mamy ich tutaj może chyba 5. Na początku sprawiał nam jeden problem, a teraz jest, żeby to wygląda naprawdę lepiej. Podleczmy się. Mamy tutaj HP. Tak, mamy tutaj kapliczkę od zdrowia. Szybko tutaj rozwalmy tego, co powinniśmy. Jeszcze tutaj niestety przetrwał i zablokował nas chyba w drzwiach. Tak, właśnie to był ten. Ale masakryczny damage kopujemy. Weźmy sobie jeszcze umiejętności. Póki możemy. Ulepszenia, tutaj już nie będę się bawił, to najwyżej po odcinku. Ale tak, weźmy sobie, o właśnie tutaj. Nie wiem, które zabrać. Tempo. I to. To nam pomoże. Dobra, zapisuje się gra. On tu jest gdzieś niby tutaj? Tutaj. W tym miejscu. Dobra, czy jednak to nie był ten. Muszę niby iść tam, w jakąś stronę. I przejść. Czyli, dobra, bo one pewnie były na dole albo coś takiego. Dlatego ich nie widziałem. Tak, mam rację? O tak, nawet tutaj na dole. Dobrze nawet, że spadłem. To no tutaj niestety jest już więcej tutaj tych bohaterów. I mogę mieć z nimi lekki problem. Aczkolwiek coś chyba uderzyłem i się dosyć szybko padli. Całe szczęście. Tak, chyba beczkę znowu uderzyłem. Czy oni już padli? Czy jeszcze nie? Dobra, ale nie, naprawdę. Tą broń, którą mamy teraz, aktualnie... Nie ma problemu z tymi widmami, jest to mega proste, żeby pokonać wszystkich bohaterów w tym momencie. To jest szaman. Zabijmy sobie na początku tego ogra, który jest nam w stanie zadać damage. A on się już odpalił, dobra, on się już odpalił niestety. Dobra, nie lubię naprawdę jak on nas... Robi nam coś takiego. Podleczmy się. To nie daje truciznę, więc... Nie jest to dobre. Czy jestem w stanie go jakoś tutaj ograć? Próbujmy bliska. Dobra, z bliska nie. Z bliska na 100% nie. Zabijmy sobie tych bohaterów. Teraz tak, weźmy sobie jakąś energię ci, która jest, mam nadzieję, tutaj. Ja chcę wskoczyć na górę i zabrać apteczkę. Dobra, tu energia ci była. Energia ci, która spadła na dół. Widziałem ją. Jest ona tutaj, dobra. Weźmy sobie ją szybciutko. Najszybciej jak się da. Zabijmy sobie te wszystkie potwory, które są tutaj. Nie, proszę, dobra, nie podchodź. Zabijmy ciebie po prostu. Dobra, rzucił tutaj truciznę. Szybko uciekamy. Zmieniamy pozycję. I atakujemy. Energia ci. Zawsze się przyda. Atakujmy. Zobaczmy, kiedy rzuci truciznę. Tak. Przechodzimy. Dobra. Już mam w miarę system i taktykę na niego. Dobra, on teraz przywołuje sobie bohaterów. Weźmy sobie energię ci. Dobra, przywołał właśnie tych. Nie wiem, czy będzie dobry pomysł, żeby ich atakować właśnie z takowej broni, czyli z mieczy. Spróbujmy. Nie. Na pewno to nie jest dobry pomysł. Jest apteczka, jest apteczka. Weźmy sobie ją i... Spróbujmy ich tutaj postrzelać. Dobra, nie możemy też do nich podchodzić, bo oni zadają damage z bliska. To robimy takie porażenie. Ale na szczęście można uciec od nich i nie zadają żadnych obrażeń. On się tam leczy, tak? Oni się tam leczą teraz, więc nie można ich też tak zostawiać. No, one mają tą żywotność większą chyba. Dobra, tego szybko sobie pokonajmy tego. Zostało nam jeszcze dwóch szamanów. Więc jeśli zabijemy tego, nie będziemy już mieli chyba problemu z większością.
Dobra, szybko go trzeba zabić. Dobra, on teraz przywołuje wszystkie rzeczy, jakie są tutaj w jego magazynie. Nie chcę tutaj naprawdę, ja chcę uciec, nie dostać obrażeń. Dobra, tam poleciała trucizna. Przejdźmy sobie szybko, szybciutko na drugą stronę, najwyżej na górę. O, to będzie też dobrym rozwiązaniem. I spróbujmy w niego strzelać. On się leczy, nie wiem dlaczego. Wrażliwy na toksyny. Dobra, czyli ja mam toksyczną broń i ona mu dużo damage'a robi. Nawet nie wiedziałem. Odporny na elektryczność. Dobra, już w miarę teraz wiem. Ciekawe, czy to jest u każdego szamana, czy one się zmieniają w zależności od... w zależności po prostu od każdego szamana. On nam niestety uciekł. Spróbujmy go dobić. Chyba nam się to udało, tak. Udało nam się. Weźmy sobie wszystkie rzeczy, jakie tutaj są i które możemy zebrać. Amunicję mamy niestety pełną. I teraz, gdzie nas kieruje mapa? Dobra, nienawidzę tych mniejszych potworów. Zabraliśmy apteczkę, idziemy szybciutko. Amunicję mam nadzieję, że nam starczy. Nie będziemy potrzebować. Tu jest jakaś skrzyneczka, którą warto sobie otworzyć. O, dostaliśmy na przykład księgę. Jest już 25 minuta odcinka. Jeszcze mamy do pokonania trochę ich tutaj. Załóżmy, weźmy sobie teraz swoje życie na upuszczenie apteczki. Dobra, to nam się przyda. I to mocno. Tak, mamy dużą szansę na upuszczenie tej apteczki, bo praktycznie widzieliście sami, że dostajemy praktycznie co chwilę. Dobra, udało nam się tu skoczyć. Gdzie mamy się kierować? Mamy się kierować tam tu i w dół, tak? I w dół chyba, tak? Z tego co widzę, chyba tak. Idźmy sobie tutaj. Przejdźmy tu i idźmy w tą stronę. Za 59 metrów. Jest też boss, czy nie? Chyba nie ma tego bossu. Bossa, przepraszam. Odporny na elektryczność. I niby są odporni teraz na elektryczność. A wcześniej byli wrażliwi. Nie kompletnie o co już chodzi z tym. Ale i tak to chyba robi największy damage, jaki możemy zyskać. Więc podejdźmy po prostu z tą bronią. I tyle. Spróbuję ich pokonać. Dobra, to było dobre. To było mega dobre. Dostaliśmy apteczkę po nich. Niestety padliśmy. Niestety naprawdę padliśmy. Czy... Tak, mamy aktualny statut. Jestem niewidzialny przez parę sekund, ale nie straciliśmy liczbę zabitych przeciwników. Całe szczęście. Naprawdę całe szczęście. Gdzie mieliśmy iść? Mieliśmy iść tutaj, mieliśmy iść chyba w górę pewnie, tak? Dobra, skoczmy sobie do góry. Ten odcinek będzie pewnie jednym z dłuższych, chyba że będą też takie inne odcinki, które będą takie długie. Trzymamy tutaj, załóżmy... Czekajcie, weźmy sobie to. Mamy też tą broń jeszcze. Dobra, spróbujmy sobie zrobić to tą bronią. Teraz mam iść do góry, tak jak wcześniej. Do tych przeciwników tam. Więc jeszcze raz, schodzimy na dół i robimy to samo co poprzednio. Teraz muszę zejść tutaj, a następnie w dół i w prawo. Spróbujmy sobie ich jakoś tak na części pokonać, myślę. I wiecie, wyciągniemy na początku tego. A teraz on jest niewrażliwy na moce. Czyli to zależy po prostu od danego tutaj przeciwnika. Zróbmy naprawdę to pojedynczo. Ta broń jakiś tam damage zadaje, więc jest ona dobra. Zabiliśmy sobie jednego. Teraz tak. Przez okno będziemy w stanie zabić, załóżmy, kilku. Tak, atakujmy też te postacie, które się respią, bo potem jest ich naprawdę za dużo. Dobra, on niestety podszedł do mnie i nie wiem dlaczego, jest wrażliwy na elektryczność, więc zabijmy go sobie szybko pompą, podejdźmy do niego z tym. Podleczmy się. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Zróbmy obrót i ucieknijmy. I to samo powtarzamy. Zostało nam tylko dwójka ich. No bo, o Jezu, nie chciałem tego użyć. Chciałem użyć pompy, ale nie mam niestety do niej żadnego dostępu. Dobra, jeszcze przyszli do mnie tutaj, więc ja sobie naprawdę ucieknę, jak to jest jedynie możliwe. Idą do mnie na dół, idą do mnie na dół. Dobrze, że mnie gonią, nie muszę ich przynajmniej szukać. Ciebie zabijmy tym, ale mi się to uda zrobić. Dobra, ucieknijmy, dostaliśmy energię chi.
Ale nawalam w tą klawiaturę, co nie? Wrażliwy na elektryczność. Tak więc powodzenia z pompą, mój drogi kolego. Dobra, udało nam się go zrobić. Jest to już 30, więc nie mamy już tu żadnych, naprawdę żadnych widm. Jak tylko się tam dostać do tych szamanów teraz. Jest już 30 minuta odcinka, naprawdę. Jeśli jesteście, napiszcie na przykład w komentarzu zostałem i będzie mi po prostu miło i będę widział, kto oglądał do tego danego momentu w grze. Podleczmy się. Dobra, wejdźmy sobie. Teraz tak, mieliśmy jednak iść tą drogą, tak. Tutaj są jakieś pieniądze, z tego co widzę, tak, po lewej stronie są pieniądze, więc jednak znowu źle poszedłem. Muszę iść chyba na dół, z tego co tu widzę, tak. Mam nadzieję, że cały czas nie chodzę jakoś naokoło i jestem coraz bliżej tego celu, tak? Czy jednak nie mam racji? Co tutaj jest? To jest po prostu punkt kontrolny, jaki mogliśmy zdobyć. A, jednak wróciliśmy na dół, czyli no nie wyszło nam to zbytnio na plus. Chodzimy w kółko. Ale mam nadzieję, że teraz to dobrze rozczytam i pójdę w dobrą stronę. Mam iść tutaj. I tu. Dobra. Po prostu źle poszedłem. Źle patrzyłem na mapę i tyle. Mogę tutaj wejść i zrobić spinaczkę po lianie. Zebrać jakieś ewentualnie energię albo coś takiego. Cofnąć się i tak. Gdzie jest ten nasz przeciwnik? Czy on będzie na tym dachu, na którym mnie nie było? Nie mogłem go znaleźć. Dobra, już jest, ale to chyba nadal nie jest ten. Odporny na toksyny. Wrażliwy na lód. Dobra. Odporność na toksyny. Czyli no będzie kiepsko. To wam mogę powiedzieć na 100%. Bo jednak mam tutaj broń typowo nastawioną na toksyczność. Dobra, muszę sobie pozabijać na początku tych potworów, których on tu zrespił. Najważniejsze w tej postaci jest dystans, jaki mamy. Dobra, mimo tego i tak będziemy go strzelać z rewolweru, bo jest to jedyna, jakby dla mnie, myślę, chyba trafna broń, którą możemy teraz go zabijać, ale też jest odporny na ogień. Więc no nie będziemy mu klepać dużego damage'a z tej właśnie broni. Ale nie mam innej, więc musimy sobie z tym poradzić. Musimy też robić uniki i pamiętać o tym, że on wysyła toksyny po prostu. I ogień też. Dobra, czyli wejdźmy sobie po prostu, podleczmy się trochę. I tak, podejdźmy do niego, jest na elektryczność. Nie jest na elektryczność, więc zabijmy go sobie troszeczkę, weźmy sobie HP. Co mnie tu jeszcze gryzie? A, to chyba była jeszcze trucizna. Dobra, weźmy sobie energię chi, żeby na wszelki zapas mieć całą. Zabijmy sobie te potwory. Zabijmy też tych, których on zrespił. I dobra. On jeszcze przeżył niestety. Muszę uciec z tego, bo tutaj są niestety... jeszcze tutaj wisi trucizna. Jeszcze jesteśmy chwilowo podpaleni. Nie wiem, czy jak wejdę do wody, to mi to minie. Dostał. Nie, dobra. On się broni teraz. On się broni. Zaraz zrobi swoich bohaterów, przywoływaczy, którzy będą mieli go bronić. Więc muszę... O kurde. Jest tu jakaś odporność na elektryczność. Nie wiem, jaki oni damage robią. Użyję sobie wiru, żeby w miarę ich obić. I myślę, że chyba powinno to w miarę w jakimś stopniu wystarczyć. Tak, udało mi się to zrobić jakoś mega dosyć szybko. Wejdźmy sobie szybko jakąś apteczkę teraz. Cofnijmy się, przeładujmy rewolwer i atakujmy znów. Żeby nie wpaść po prostu w truciznę, właśnie jak teraz to zrobiłem. I jesteśmy w stanie go zabić, mimo że mamy złe, dobrane obrażenia do niego. On się też leczy swoją drogą, więc nie wygląda to za dobrze. Tu jest jeszcze kolejny, więc będę musiał go jakoś zabić. O, dobra. Nie chcę też marnować amunicji oczywiście na jakiś jego pomocników, ale no niestety muszę to zrobić. Dobra, ominąłem sobie jego jeden atak. Atakowanie z pompy nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Naprawdę ten rewolwer jest tylko
Chociaż nie, jeszcze mam łuk, ale z łuku, no niestety nie mam już chyba strzał możliwych u niego. Zaraz powinniśmy już go rozwalić, ale muszę jeszcze użyć sobie właśnie apteczkę. Jeszcze mam jedną za naprzód, więc powinniśmy sobie dać rady. I ostatni atak, z tego co mi się wydaje, właśnie jest na jego koncie. Został nam tylko jeden. I tak. No, nie zostaje nam nic innego, jak po prostu do niego iść. Nie jestem zbytnio przygotowany na tą walkę, ale nie mam innego wyjścia. Dobra, mam nadzieję, że nie padniemy i uda nam się to zrobić jakoś w miarę szybko. Nie wiem, czemu się pojawili przeciwnicy. Na szczęście nie są to jacyś mocno ciężcy do pokonania, ale zawsze jakaś tam utrata HP jest znacząca, załóżmy, w jakiejś walce. Dostaliśmy ciastko z różą, niektórzy kochają to, co robisz, niektórzy nienawidzą tego, co robisz, ale większość ludzi to po prostu ma to gdzieś. I właśnie to jest dobre, to co powiedzieli. Dobra, on tutaj jest gdzieś, więc do góry. Czy on mnie już widział? Pewnie tak. Odporny na toksyny znowu. Mamy tu apteczkę. Co nie, ja sobie spróbuję zrobić to w ten sposób. Użyję energię chi, jaką mam. I dobra. Nie, to mi nie wyszło naprawdę dobrze. On jeszcze tu we mnie rzuca. Dobrze, on stoi do góry. Nie, dobra, cofam to, co powiedziałem, przynajmniej nie widać jego ataków. Wygląda sytuacja już lepiej niż dawniej. Weźmy sobie energię chi i ucieknijmy stąd. Weźmy też apteczkę, bo jednak jej potrzebujemy. To jest energia czy nie? To jest zwykły atak. Mamy tu apteczkę. Mieliśmy apteczkę w każdym razie. Tam do góry. W sensie na dole, więc jesteśmy przygotowani na ewentualnie jakiś spory damage i zagrożenie życia. Użyjmy sobie energii chi. Jest to dobry moment. Możemy wyczekać. I próbujmy dalej. Jest to już 36 minuta odcinka. Więc naprawdę jest to jeden z dłuższych odcinków. Ale myślę, że zaraz powinniśmy sobie dokończyć. Właśnie. No zaraz pewnie użyję tę swoją obronę. Wiecie, którą mam na myśli. Nie chcę jeszcze wejść w truciznę, więc zaatakujmy parę razy. Dobra, użył sobie to. Ja sobie szybko się podleczę. Dobra, jednak on mi na to nie pozwoli. Mamy też energię chi, którą przed chwilą zgromadziliśmy. I niestety są to ci bohaterowie, którzy mają damage naprawdę spory. Nie mogę tutaj uciec, niestety się zablokowałem w jednym miejscu. Oni się będą leczyć, wiem, mam tego świadomość. Chociaż wiecie co, jakby na to użyć właśnie tą broń, myślę, że to będzie w miarę chyba dobre. Spróbujmy. Niewrażliwy na moce. Nie, to nie ma sensu. Musimy się szybko podleczyć. Pójść nawet z szkodą tego, że się podleczą i zabrać inną broń. Na pewno nie tą, którą teraz mamy przy sobie. Spróbujmy też na przykład rewolwerem. Dobra, oni tutaj nie, muszę się cofnąć i podleczyć. Więcej energii potrzebujesz, mówisz? No nie zdobędę ci od tak energii, ale mamy też chyba tutaj. Dobra, mamy regenerację ci przez 30 sekund. Podleczmy się, jak tylko jest to możliwe. Całe szczęście nas ta kapliczka uratowała, więc jednak te kapliczki są dobre. I po co się robią? Dobra, tu został chyba jeden autoatak na jednym. Więc nie będzie raczej dużego problemu. No nie wiem, czemu nadal dostaje damage. Ej, co tutaj się stało? Czy ja ich zabiłem jakąś beczką, coś? Chyba tak. A nie, jeszcze jeden został. Dobra, zróbmy sobie wiry, żeby zadać mu jakiś damage, który nie będzie aż taki łatwy do uniknięcia. Weźmy sobie wszystko, co mamy, przeładujmy sobie broń. Pokażmy mu jeszcze znak na zakończenie i próbujmy go po prostu dobić. Mamy tutaj już sporo apteczek, naprawdę dużo rzeczy, które możemy zebrać. I tak. Atakujmy go po prostu powoli. On jeszcze będzie coś próbował zrobić, ale myślę, że jego los jest już tutaj zakończony ewidentnie. Nie ma już co zrobić, po prostu stoi jak na rozstrzelanie. Mając tak duże doświadczenie z jego kumplami, wiem, jak unikać jego ataków. I no, nie są mi w stanie już naprawdę nic zrobić. Były krytyczne momenty. Było źle.
ale myślę, że teraz już pozostaje tylko i wyłącznie czekać, aż go rozwalimy. I tak właśnie nam się to udało zrobić. Weźmy sobie wszystko, co mamy. Nawet strefy Masamune. To, co czytasz, kiedy nie musisz, determinuje to, kim będziesz, kiedy nic już nie będziesz mógł na to poradzić. Oscar Wilde. Dobra. Weźmy sobie wszystko. Weźmy sobie jeszcze jakieś pieniądze. Punkty umiejętności sobie rozdamy w następnym odcinku. Przytrzymamy sobie szybko te. Przeteleportuje nas do lokacji, w której zaczęliśmy. I tak, odbieramy sobie nagrodę. I to byłby już koniec odcinka. Byliśmy w sporo nawet leveli, więc była to trudna misja, ale też dała nam dużo punktów doświadczenia, więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli obejrzeliście do końca, to napiszcie zostałem. Z mojej strony to wszystko. Strzała.